Nie wiem, czy to słowo dotyczy kogoś tutaj na sali, czy też kogoś, kto nas ogląda, ale też właśnie w czasie uwielbienia odczułam takie, miałam takie przekonanie, żeby się tym podzielić. Jeżeli jesteś nowonarodzoną osobą i to życie wydaje ci się nieatrakcyjne i tak myślisz sobie, że odszedłbyś już do Pana i tak wzdychasz za tym, żeby do Pana odejść, że mógł, i tak myślisz sobie, że mógłbyś już zabrać stąd, to chcę ci powiedzieć, że to jest diabelskie kłamstwo. To jest duch śmierci. Ja, jak się nawróciłam, to miałam to przez jakiś czas, że tak była taka ekstaza i radość, że Jezus mnie stawił i tak właśnie z taką tęsknotą myślałam o tym, ach, jak chciałabym już odejść do nieba. Ale przyszedł taki moment, że zrozumiałam, że to jest po prostu diabelstwo. Że dzisiaj jestem w miejscu, ja nie boję się tego głośno powiedzieć, że byłabym w stanie dzisiaj oddać życie za Chrystusa, ale też mam w sobie głębokie pragnienie życia. Całą sobą chcę żyć i ja mam przekonanie, że jeżeli masz takie myśli, o których powiedziałam na początku, to jest diabelstwo. Masz być gotowy oddać dzisiaj życie za Chrystusa i masz pragnąć całym sobą żyć dla Niego. Całym sobą żyć dla Niego. Nigdy nie miałam tak wielkiego apetytu na życie i jednocześnie moja gotowość, by oddać za Niego życie, jest wprost proporcjonalna do tego mojego apetytu na życie. I mówię do ciebie, dzisiaj pokutuj z tego. Bądź gotów umrzeć za Chrystusa i chcieć żyć całym sobą dla Niego. I nie daj się zwieść jakiejś chorej, krzywej interpretacji tego wersu, gdy Paweł mówi, że śmierć jest dla Niego zyskiem, bo jest dla Niego, jak to brzmi, bo już teraz... No wiecie, o tym werset mi chodzi. To jest... Paweł miał taką postawę, on był gotów umrzeć za Chrystusa, ale on chciał żyć całym sobą. Więc jeżeli masz takie myśli, to ja ci mówię, że to jest po prostu duch śmierci, dlatego że ja od tego ducha zostałam uwolniona. To po prostu te proporcje muszą się zmienić w twojej głowie. Amen. Amen.